Witamy wszystkich. Dzisiaj robimy szyneczki i wędzony skarb dziko. W wiaderku mamy 10 litrów wody, 800 gram pekosoli, czosnek, liść laurowy, ziele angielskie. Skarb dzika, szyneczki dzika. Wszystko mam małe kawałki, także żadnego naszczyku domięśniowego nie robimy. Bez problemu przez 3-4 dni to wszystko przepekluje do samego środka. Rzucamy. I odstawiamy oczywiście w jakieś chłodne miejsce. My wynosimy do piwnicy, gdzie na chwilę obecną temperatura jest około 10 stopni. Po 6 dniach tak wyglądają szynki, ładnie zapyklowane, przepyklowane. Na całą noc zostawiamy na stojaczku w piwnicy. Włączę wiatrak, żeby cały czas na nie dmuchał. I jutro rano powędrują do wędzarni. Pamiętajcie ważną sprawą. To są cienkie kawałki mięsa. Ja tego nie naszczykłem w środku domięśniowo. Jeżeli macie grube kawałki mięsa, wziąłem zwykłą szczykawkę, igłę i wszczyknąć troszeczkę tej solanki w każdy mięsień. Wypeklowało równomiernie i od środka, i od zewnątrz. Rano wam pokażę, jak wygląda osuszona wędlinka. Na pewno zmieni kolorek i będziemy wędzić. No i dzisiaj na tyle. Tak wyglądają po całej nocy osuszania w piwnicy nasze szyneczki z dzika. Słodkie, pięknie zmieniły kolorek. Tu z tyłu są nasze skaby. Myślę, że będę wędził dymem zimnym. Bynajmniej te 12 godzin. Może nawet na noc zostawię. Także rozpalam. Nasza szyneczka z dzika jest gotowa. Pięknie podwędzona na surowo. Tak jak miało być. Idziemy robić degustację. Dzikie schaby na dole. To jest ładnie podwędzone. Idziemy próbować. Kolor jest bardzo ładny. W środku jest na zewnątrz. Puszczę tu z zewnątrz.